Dziś wyjątkowo zaczynamy od sportu, a dokładnie od piłkarskich derbów. To był mecz podwyższonego ryzyka, przed którym postawiono w stan gotowości niemalże wszystkie siły policyjne i służby ochroniarskie w Rzeszowie. Piłkarskie derby w stolicy Podkarpacia, Stal Resowia, wygrali gospodarze 1-0. O swojej obecności niestety dali również znać stadionowi bandyci. Miało to być przede wszystkim ciekawe wydarzenie sportowe, ale w pierwszej połowie piłkarze obydwu drużyn przede wszystkim mocno kopali się po nogach, na co zezwalał arbiter spotkania. Do przerwy było więc 0-0, a po zejściu piłkarzy do szatni ruszyły na siebie hordy chuliganów. Przygotowane były na to oddziały policyjne, które niczym w podręcznikach strategii rozmieszczone zostały w newralgicznych punktach stadionu. To był prawdziwy blitzkrieg. Chuliganeria szybko została zepchnięta do defensywy i druga połowa toczyła się już w sportowej atmosferze. Przynajmniej na trybunach. Na boisku po przerwie widzieliśmy sporo żółtych i czerwonych kartoników. Resowia kończyła mecz w dziewiątkę, a zwycięskiego gola dla Stali zdobył Marcin Imiołek w 85. minucie spotkania. Strzelca bramki po meczu koledzy znieśli do szatni na ramię. Był to naprawdę ciężki mecz. W takim meczu nie ma faworyta, są to derby i one rządzą się swoimi prawami, ale bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ten mecz. Grzesiek Jasiak uderzył, piłka skozłowała, ja wstałem tyłem, złożyłem się i wpadła. Dzięki temu zwycięstwu piłkarze Stali obronili pozycję lidera i przez całą zimę będą na czele trzeciej ligi. Oby tak samo zakończyła się dla nich runda wiosenna.